Cześć, jestem Klara, to kanał, no i już. Witam was w szybkich odpowiedziach. Samo podgrzewające się puszki stosuje się do podgrzewania napojów, na przykład kawy. W puszkach jest komora, w której znajduje się tlenek wapnia i woda. Są oddzielone od siebie przegrodą. Gdy przegroda zostaje zniszczona, rozpoczyna się reakcja chemiczna i napój się ogrzewa. To jest bardzo ważne. Właśnie czego kawa robi się ciepła? Napisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej w puszce. Zacznijmy od czegoś bardziej lajtowego, czyli od równania reakcji chemicznej, bo mamy to zapisane, że to jest tlenek wapnia, czyli bierzemy sobie wapń o wartościowości 2, tlen, wartościowość 2, czyli nie mamy tutaj indeksów stoichiometrycznych z wodą. Jest to sposób otrzymywania wodorotlenku, zatem mamy Ca- wciąż wartościowość 2 i grupę OH. której wartościowość wynosi 1, czyli bierzemy to sobie w nawias. Tu mamy dwójkę. Z tej strony jest 1CA, tu jest 1CA, 2H, to się tutaj też liczy tego, czyli 2H, dwa 2 dwa tleny, 1, 2, 2 tleny. Wszystko nam się zgadza. A drugie, no to trzeba to już ogarnąć. Skoro Mamy samą podgrzewającą się puszkę i jest komora. Komora, w której znajduje się tlenek wapnia i woda. I one są oddzielone od siebie przegrodą. I gdy przegroda zostaje zniszczona, to rozpoczyna nam się ta reakcja chemiczna. I napój się ogrzewa. To oznacza, że ta reakcja syntezy wodorotlenku wapnia jest reakcją silnie egzotyczną termiczną, czyli w wyniku zachodzenia tego procesu wydziela energię do otoczenia, bo my nie doprowadzamy tej energii, tylko mamy z tej reakcji, dlatego jest to egzotermiczna albo egzoenergetyczna, ponieważ doprowadzamy do otoczenia ciepło, przez co kawa nam się podgrzewa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.